Siemano mordy, właśnie wyratowaliśmy największe turbulencje z tej strony Adoem Meota. Z tej strony Janca, brzozy nie ma na szczęście, także jesteśmy, wylądowaliśmy. Jesteśmy... nie potrzebuję pasa, by rozjebać, prawdaż? Ale jesteśmy właśnie na pasie startowym w symulatorze lotu Boeinga 737. Dzięki uprzejmości naszych partnerów Girap. Jest to symulator lotów samolotem i właśnie tutaj, w tym miejscu nagraliśmy specjalnie dla Was wywiady z finałową właściwie siódemką, bo ósmy zawodnik FB wyjebał się na nas i nagrywa w Warszawce. No, to by było na tyle. Sprawdzajcie wywiady, czekajcie na finał. Widzimy się 23 kwietnia w klubie Trops, godzina 19. No i wpadajcie, bo będzie rozpierdol. A my lecimy. Lecimy kurwa tutaj. Siemano mordy, PFL, nie znamy się na wywiadach, znamy się na freestylu i może na niewielu innych rzeczach. Ze mną Rafael. Siemanko. Rafi chyba... to co? Trudno, kurwa. Jeszcze, a to się wytnie? Tak, wytnie. Możesz się jeszcze raz, jak chcesz. Okej, dobra. Tak? No to dawaj. Siemanko, Rafi z tej strony. Tak jest, mordeczki. Rafi chyba najbardziej zasłużył na finał PFL-a, bo wygrał aż 2 ustawki, czym zrobił miejsce dla jednego z chłopaczków z półfinału. Rafon, no nie będę okłamywał Cię, kurwa, jesteśmy tu, żeby zadać Ci parę pytań, żeby Cię przeszmuglować. Przeszmuglować, może być przeszmuglować. Medon de Schmugler. To co, na dobry początek może przedstaw się, powiedz co robisz w życiu prywatnie, może skąd twoja ksywka? O, to ksywka to... Siemanko, mam 23 lata, mieszkam w Poznaniu od, kurwa, już od 3 roku. Jak ty ze mną masz rozmawiać, a nie z aparatem? Mieszkam w Poznaniu, od 3 lat, stary. I freestyluję, a w wolnym czasie opierdalam farby w robocie. Okej, okay. Po co przyjechałeś do Poznania? Znaczy, nie żeby to zabrzmiało jakoś ofensywnie, ale bo jaki był twój cel może w sumie? Wyrwanie się do większego miasta ogólnie, co nie? Bo moje rodzinne miasto to, kolokwialnie mówiąc, zadupie zwykłe. I jak chce się coś bardziej ugrać w życiu, aniżeli skończenie w jakimś biurze lub w podrzędnej fabryce, to trzeba wypierdolić jak najszybciej. I ja właśnie wdrożyłem ten plan w życie i dlatego jesteśmy tutaj. A czemu akurat Poznań? Bo ogólnie to jakby plan na większe miasta, ale... Tak, Poznań ogólnie są 2 aspekty. Pierwszy to był mój bardzo dobry ziomal, który tutaj studiował i wiedziałem... GZQ, tak? I wiedziałem, że gdy przyjadę, to będzie mi po prostu łatwiej, co nie? Się zaaklimatyzować. No tak, a drugim aspektem był freestyle, bo wiedziałem, że tutaj jest liga, która działa prężnie, a ja chciałem systematycznie trenować i mieć ustawki cyklicznie zawsze i to były te 2 główne aspekty, które mnie tu sprowadziły i jestem bardzo zadowolony z tego stanu rzeczy. Chciałeś zostać takim solidnym ligowcem po prostu. Tak jest i nie wyszło. Nie wyszło, no tak, troszeczkę za wysoko. Na szczęście nie wyszło. Okej, no to jeżeli troszeczkę w jakimś stopniu freestyle Cię do tego skłonił, może opowiedz coś o swoich początkach z freestylem, w jaki sposób się zaczęło to u Ciebie? Moje początki z freestylem zaczęły się od walki Solara i Białasa, po tym ja ogólnie miałem taką fazę, że jak zaczynałem na początku słuchać rapu, to był to taki bardziej rap prosty i uliczny, jak Rychupeja, Hempgru i tak dalej, a z czasem, z nabraniem doświadczenia zacząłem słuchać bardziej punchline'owych graczy, takich jak w 2013 na przykład SB Mafia, Tomp Quebo na Fide Ripe i właśnie wtedy się zakochałem w punchline'ach i po prostu już później drogą klikania kolejnych filmików na YouTubie wyskoczyły mi bitwy freestyle'owe i stwierdziłem, że to jest zajebista opcja i też chcę tak robić i nie wiem jak oni to wymyślają. To teraz już chyba wiesz. Teraz już wiem, tak. Teraz już wiesz. No 2013, 14, 15 jeszcze to była taka totalna era punchline'ów. Tak, w mojej opinii najlepszy okres w polskim rapie. Też mi się wydaje, że coś jakby się w tamtym momencie, po tym okresie skończyło. Tak, zdecydowanie, tak. Czekam kurwa na nawrót, bo jednak... A będzie, mam nadzieję, że będzie. Myślę, że się zrestartuje wszystko. Tak, no, gdy rap już zejdzie do nizin trochę, tak myślę, że gdy straci swój cały... Gdy przestanie być popem, to myślę, że znów... To może wróci, może miejmy taką nadzieję. Oby, bo może to... Freestyle'owcy są troszeczkę naszą nadzieją, gdybyś jeszcze chociaż chciał rapować, kurwa, to może najpierw trzeba umieć, aby... No, pogadaj z Tombem. No, racja. Dobra, no a dlaczego na PFL-u? Znaczy w sensie, dlaczego na PFL-u? Co Cię skłoniło, no kurwa, chociaż w sumie to głupie pytanie, bo chciałem zapytać, co Cię skłoniło do startowania na PFL-u, ale jakby stricte przyjechałeś do Poznania też jakby z takim planem, więc... Tak, tak, ale do startowania na PFL-u skłoniło mnie to, że prędzej, zanim się jeszcze poznaliśmy, oglądałem Wasze ustawki, bardzo mi się spodobały i miałem bardzo dobry dojazd ogólnie pociągiem tutaj, bo miałem, wiesz, 3 godziny w jedną stronę, bez żadnych przesiadek i tak dalej. Wiesz, jak mieszkasz w Wrodnicy 3 godziny, to jest coś zajebistego, stary. Pociąg to też. Pociąg też jest zajebisty, tak. Szczególnie po moich wyprawach do Bydgoszczy, to Poznań był czymś wow, bo, no tak, bo to Bydgoszcz, kurwa. Bydgoszczy to się pierwszy raz widzieliśmy w sumie, bo na jakiejś BBR. Tak, tak, tak. Przecież wtedy to jeszcze się jakoś ja wiedziałem, kim ty jesteś, ale ty nie wiedziałeś, kim ja jestem. Ja wtedy jeszcze może nie było aż tak warto jak dzisiaj, ale no myślę, że dzisiaj już podbiłeś swoją rangę i to naprawdę tak. Wysoka. Jest to jeszcze niezauważalne aż tak na ogół polskiej sceny, ale myślę, że wystarczy poczekać jeszcze troszeczkę. Tak, też tak myślę. No dobra, powiedz mi w takim razie, jaki był twój początek z PFL? Może jakaś pierwsza bitwa, coś takiego? Moja pierwsza bitwa na PFL-u była zajebista, ponieważ przyjechałem tutaj po 2 dniach ostrego melanżu i kurwa odpadłem w 1/8. Ale to, że odpadłem w 1/8 to absolutnie nic, bo 20 minut później już nikogo w klubie nie było. Tam doszło do mocnej bijatyki pod klubem i cała bitwa finalnie skończyła się nad Wartą. To była ta na studni, którą finalizowałeś. Tak, dokładnie. To były narodziny Studzienki, czyli byłeś nie tylko na pierwszym PFL-u. Jeszcze na narodzinach Studzienki. Nie ma przypadku, nie ma przypadku. No. Tak, i to było moje pierwsze spotkanie z PFL-em i to było zdecydowanie największa niekonwencjonalna rzecz, jaką zobaczyłem kiedykolwiek na bitwie, czyli to wszystko, co się działo wtedy pod klubem i ogólnie to szybkie ogarnięcie całej bitwy i skoczenie pod Studzienkę zrobiło na mnie spoko wrażenie, że logistycznie fajnie, bardzo szybko udało się jakoś wyszliście spod gilotyny. Wyratowaliśmy to jako tako i co najśmieszniejsze, właśnie dzięki temu narodziła się Studzienka, bo gdyby nie ta sytuacja, to mógł być problem, więc dzięki bardzo Bujana sponsor. Pozdrawiamy upojonych. Bujanę, Kujawy i tak dalej. Czyli chcesz mi powiedzieć, że przyjechałeś z Brodnicy pierwszy raz na bitwę do Poznania, 30 typa napierdalało się pod klubem i pomyślałeś sobie, kurwa, to jest to, tak, to mi się podoba. Tak. Ma sens, jak najbardziej. Wtedy miałem taką lampkę, dogadamy się tutaj. Myślę, że jak najbardziej tak jest to ten, czyli, no bo to kolejne w sumie pytanie, które mam do Ciebie, być może to poprzednie będzie też odpowiedzią, ale no, jaki jest moment z PFL-a, który najbardziej zapadł Ci w głowie? No to zdecydowanie z względów pozabitewnych, to ten, który przed chwilą opowiedziałem, a z drugiego aspektu bardziej freestyle'owego to moja pierwsza wygrana na PFL-u oraz Lion w stroju krokodyla. To są te dwie rzeczy, które będę pamiętał. Tak, nie pamiętam, czy ta walka jest jeszcze gdzieś do zobaczenia? Nie mam pojęcia. Czy my jej nie usuwaliśmy? Jak nie usunęliśmy, to podlinkujemy Wam. Przez karierę zawodową kolegi już nie ma. Może tak być. Okej, no to teraz jakieś troszeczkę cięższe pytanie może. Ja nas pisał? Tak. To są nasze pytania sprzed 3 lat. W każdym razie, jaki jest, znaczy jakby zinterpretował słowa spełniony freestyle'owiec? Może co byś musiał zrobić, żeby poczuć się spełnionym freestyle'owcem? Ale to pod względem ogółu, czy co ja bym musiał zrobić? Znaczy, jaka jest moja interpretacja? Co ty byś musiał zrobić, żeby poczuć się spełnionym freestyle'owcem? Wygrać finał WBW, to na pewno. No i wygrać z Milem walkę, wtedy byłbym spełniony freestyle'owcem. Czyli najlepiej jakbyś wygrał walkę z Milem na finale WBW. Tak jest, możemy się cofnąć do 2017 jakoś, jak się uda. No myślę, że może jeszcze kiedyś z Milem Ci się uda zawalczyć. Ale nie w 2017. No tak, czy się uda wygrać, to ja raczej nie wątpię w to. Znaczy mega trzymam kciuki, jeżeli byłaby taka walka. No, fajnie by było, ale wątpię szczerze. Co z finałem WBW to nie wiadomo. Tak, ale no jeszcze tak... A jakby nie było tego finału WBW, to skoro chciałbym wygrać i wtedy, jeśli już by nie było finału WBW, to wtedy też bym się czuł spełniony, bo w mojej opinii jest gołtem i fajnie byłoby go opierdolić. Czaję. Jak najbardziej, rozumiem, bossa byś chciał po prostu. Dokładnie, największego bossa, tak. Okej, tak. No jest to jakaś faktycznie wysoko dość postawiona poprzeczka. Takie trzeba stawiać, nie? No pewnie, że tak, inaczej byśmy kurwa dalej siedzieli i pierdzieli kurwa siebie do ciebie, nie? Dokładnie, zjeb, Tak. Okej, a powiedz mi, jaki twoim zdaniem jest kompletny freestyle'owiec? Kompletny freestyle'owiec to ten, który zajebiście rapuje i ma zajebiste punchline'y. Z nowych graczy nazwałbym tak SIEMPERA, bo on ma wszystko, żeby być kompletnym freestyle'owcem, chociaż ostatnio troszkę zwolnił. Z charyzmą troszeczkę u niego jest. Tak, tak. A właśnie, jeszcze charyzma i delivery, dobrze, że mi przypomniałeś, tak. Jest taki troszeczkę, no... Miałki troszkę, co? Tak, potrafi, w sensie on potrafi potężne wersy złożyć. Fra Jerozolima, tak, przegenialne. I potrafi to ładnie złożyć i rzucić, ale... Bez takiego niepnięcia. Brakuje takiego porywu, w sensie, żeby ci to zapadło we łbie, nie? Tak jakby zapamiętasz punch, ale nie zapamiętasz, kto go rzucił. Tak, racja. Może w ten sposób, nie? Taka prezencja. A jak chodzi już o taką prezencję, to jak obstawiasz, jeżeli chodzi o zawodników, kto jest faworytem? Chodzi mi konkretnie o finał. Okay. Kto jest faworytem twoim zdaniem i jaki czarny koniec, kto może zaskoczyć nas wszystkich? Co do faworytów, według mnie faworytem oprócz mnie jest Manu i Jaskier. Według ogółu pewnie oprócz mnie Manu i Recha, tak mi się wydaje, a czarnym koniem może być ktoś z dwójki GZQ lub FB. Okay. Myślę, że bliżej jednak temu do GZQ, bo jak on będzie miał dzień konia, to będzie bardzo ciężko go upierdolić, bo on jest strasznie... To jest ciężki to nie wiesz, kim on jest w ogóle, czy jak on nie wiesz, czym on jest, jak nawija, czy tak, jak się za to zabrać w ogóle, nie wiesz. To jest o tyle masakryczne, że jakby GZQ on po prostu nawija chaotycznie. Tak, to jest jego dar i przekleństwo naraz, kurwa, bo czasami zbyt chaotycznie nawija, sam się w tym gubi, ale jeżeli on sam się w tym nie zgubi, to przeciwnik na 100% zależy, która półkula lepiej zagra w danym momencie, co nie, i wtedy... To jest to, kurwa. Tak, ja się obawiam na przykład bardzo walki z GZQ, tak, bo to jest... się bałem walki z GZQ. No, ja się go najbardziej stary z całej ósemki boję, co nie, bo ja nie wiem centralnie jak z nim nawijać, bo... No tak, no, wiem, że nie wrzucisz go w schemat. Tak, jak nie będzie miał dnia, to lekko, ale jak będzie miał dzień, to będą takie ciężary, że kurwa 60 na 40 na niego, tak powiedział nawet. No, jest to ciężka walka, ale myślę, że da się ją wygrać. To tak, da się, kurwa, ale każdą się da, no, ale grubego w takim, kurwa, jak ma dzień konia, bardzo ciężko upierdolić. No, ostatnio na półfinale się przekonali chłopaki właśnie. To było dość mocne. To są ciężary dosłownie w przenośni wtedy. To powiedz mi, jaka może wymarzona grupa, czyli GZQ odpada z wymarzonej grupy. Zdecydowanie odpada. Moją wymarzoną grupą byłoby RAFI, Pejti, Bartek i Jaskier, ale Jaskier tylko dlatego, że mam z nim 4-0, ale sram się ogólnie zawsze walki z Jaskrem, ale jestem zdania, że jak udało mi się 4 razy, to za 5., szczególnie w tak ważnym dniu, też mi się uda. I to byłaby moja Jednak będzie ten kortyzol, kurwa, ta stresowa, mega napinka, żeby polecieć. Tak, tak, jasne. Jednak faktycznie można było zauważyć po półfinale, że dużo chłopaków jak się mega spięło, żeby osiągnąć ten cel, to wielu z nich myślę, że przekroczyło swoje granice. Nawet ci, którzy odpadli w elinkach, też kurwa jakby... Pozdrowienia dla młodego Bidona, który bardzo dobrze poleciał. Jak z mojej strony pozdro dla Wojta. Wojtula też bardzo pięknie poleciał, nawet Barosz ugrał. Cieszymy się, Wojtula, że udało ci się spojrzeć na publikę. Okej, no jakie są twoje oczekiwania na finał? Wygrać, no oczywiście, nie widzę innej opcji. Czy jakaś dodatkowa, że tak powiem, opcja do tego? Coś chciałbyś, nie wiem, kurwa, 3-0 w grupie, pajda na każdego? Chciałbym, jeśli już, to chciałbym finał wygrać żeby to był finał, żeby nie było finału w półfinale? Dokładnie, tylko żeby był finał w finale i to taki finał, jak miałem z moim serdecznym wariatem Manów na przedostatniej ustawce. Też mi się to marzy, żeby to zobaczyć. Właśnie taki finał wygrać i wtedy byłoby zajebiście. No, nie ma nic smutniejszego niż przedwczesny finał, nie? Jednak, kurwa, jak jest półfinał jest dojebany, a potem finał jest flep. To jest gnojowe, ale myślę, że na finale wszystkie walki będą dopierdolone. Też tak myślę. Rok temu tak było, a był słabszy poziom, więc myślę, że rok temu na poprzedniej edycji po prostu, a więc teraz myślę, że będzie mocno. Może być zbyt mocno. Jedna z najlepszych bitew w tym roku, jak będzie poziom najlepszy. Będzie, to na pewno. Myślę, że wy bronicie w sumie, no bo teraz to już tylko na waszych barkach spoczywa wyciągnięcie tej bitwy na najwyższą skalę, bo my zrobiliśmy tyle, ile możemy. Robiliście zajebistą robotę organizacyjną, musimy teraz tylko zrobić show sportową dobrą zrobić i będzie zajebiście. Dobra, zostało mi dla ciebie ostatnie pytanie i to jest pytanie niespodzianka, to jest końcowe pytanie. Wybieram sobie jakiś numerek, czy ty? Nie, no akurat dzisiaj zrobiliśmy tak, że mamy jakoś tak po prostu wylosowane. Dobra. Na ciebie trafiło. Jak interpretujesz wers Uga Buga Papuga? Uga Buga Papuga? Tak, no. A mogę wiedzieć, kto to rzucił? Piła? Smalczyk. Smalczyk. Na półfinale, no. Wow. Ale tu bardzo dobrze, że nie ma tu żadnego R. To łatwiej ogólnie. A, no, tak, tak, no. Chyba, że to Smalczyk. Kurwa, nie wiem jak mam to zinterpretować. Mam typowy mindfuck w głowie. Nie musisz, no jak Uga, wiesz. Buga, papuga. Interpretuję to tak, że Smalczyk nawijał o adwokacie, który miał za dużo parówek w gębie i nie mógł się dobrze wysłowić, więc mówił uga buga, a ta papuga była hashtagiem, który nie wyszedł. Może być, tak. Tak no. Mi się wydaje. Jeżeli to był hashtag, który nie wyszedł, to na całe szczęście nie powiedział hashtag przed tak, tym hashtagiem. Tak, dokładnie. Zawsze coś na plus. Ja tu płynę, hashtag woda. W rzece. Zabolało. Dobra, Mordi, nie wiem, chcesz coś jeszcze od siebie powiedzieć? Ja, pozdrowić kogoś? Ja właśnie bym chciał pozdrowić mojego serdecznego wariata Młodego Bidona oraz drugiego serdecznego wariata Tobiasza Mrówkę oraz trzeciego Piotra Manuszaka. Pozdro mordy. Widzimy się na finale. No i co? Obyście dostali od kolegi tutaj wpierdol. Tak jest, też na to liczę. Dziękuję bardzo, zajebiście, super. Sztos.